witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj filmik z serii Pogadanek, a mianowicie porozmawiamy sobie o stresie. Chyba każdy wie, co to jest stres, ale nie można go jednoznacznie zdefiniować, bo dla innej osoby może się okazać całkiem inna sytuacja stresująca, a dla innej też inna, więc ciężko jest go tak jednoznacznie określić, ale dzisiaj głównie chciałabym się skupić na stresie, który jest powodowany przez szkołę i sytuacje właśnie takie szkolne, które powodują, że się bardzo stresujemy. Pierwsza taka rzecz, która mi przychodzi na myśl, to są oceny. Każdy na pewno stresuje się z tego powodu, jaką dostanie ocenę z kartkówki, ze sprawdzianu, z odpowiedzi i boi się też oceny rówieśników, właśnie opinii rówieśników, jak wypadnie w ich oczach, bo dostanie na przykład jedynkę albo dwójkę, a kolega z ławki dostanie piątkę albo czwórkę, prawda? Moim zdaniem nie powinniśmy się tak przejmować ocenami, dlatego że ocena nie musi być wskaźnikiem Twojej inteligencji. Bo czasami zdarzają się tacy nauczyciele, że po prostu za byle co dadzą Ci dwa albo jeden, chociaż wiadomo, że umiesz wszystko z książki, nawet wykułeś definicję na pamięć tak jak ma być, a nauczycielowi chodziło zupełnie o coś innego i po prostu się nie dogadacie i on Ci da jeden, ale wiesz, że to umiałeś. Także nie warto się przejmować ocenami, bo tak naprawdę nie są one wskaźnikiem Waszej inteligencji i wcale nie muszą świadczyć o tym, czy umiesz materiał, czy nie. Także nie warto się z tego powodu przejmować. Pamiętam, że jak byłam w gimnazjum, to nawet bałam się do domu przynieść 3, bo się bałam reakcji mamy i naprawdę to było strasznie głupie i wiem, że teraz, no jak przynoszę 3 do domu, to nawet jestem z siebie zadowolona, bo w liceum to wiadomo, 3 to jest nawet fajna ocena. Także nie warto się przejmować ocenami i tym, jak się wypadnie w oczach rówieśników, bo nie chodzi o to, żeby się porównywać ze względu na oceny, bo na przykład jedna osoba, która leci na samych 5 i 6, może się okazać, że na studiach no nie przyzwyczai się do tego, że na przykład obleje jeden materiał, no i że jej poszło trochę gorzej i może się z tego powodu załamać. A taka osoba, która dostaje różne oceny, na przykład 3, 4, czasem też 5, może się okazać, że na studiach pójdzie jej lepiej i będzie bardziej przyzwyczajona do takich sytuacji niż właśnie osoba, która leci na samych 5 gimnazjum i liceum. Sama po sobie wiem, jak szkodliwy może być stres. Może wywołać różne choroby, może osłabić nasz układ odpornościowy, może przyczynić się do osłabienia też naszej psychiki. Dlatego nawet jak czujemy się, nie wiem, źle, jesteśmy chorzy czy coś, po prostu boli nas głowa, a mamy jakieś sprawdzian na następny dzień, to nie warto nawet kłuć po nocach, żeby dostać tą 5, bo ważniejsze jest nasze zdrowie. Nie mówię o takim małym stresie, który nas tak trochę mobilizuje do działania, ale chodzi mi o taki stres już taki bardziej zaawansowany, który jest już naprawdę zły. Także trzeba wiedzieć, kiedy wyluzować, kiedy mówić nie nauce i sobie odpocząć po prostu od tego wszystkiego, żeby się uwolnić od tych negatywnych emocji. Także nie warto przejmować się ocenami, opiniami rówieśników ze względu na swoje oceny, ze względu na swój wygląd, ze względu na wszystko, co mówicie, co robicie w szkole. Naprawdę nie warto i sama teraz wiem po sobie, że lepiej czasem odpuścić i przestać się wszystkim przejmować. Muszę Wam powiedzieć, że do niedawna jeszcze sama przejmowałam się matematyką, bo nie bardzo mi ona idzie. I po pewnym czasie przestałam się nią tak przejmować, no przestałam po prostu, uczyłam się, ale już się tak nią nie stresowałam. Powiedziałam sobie, uczyłam się, pójdzie mi jak pójdzie, zobaczymy. No i nagle zaczęło się, o 360 stopni się wszystko obróciło, zaczęłam dostawać dobre oceny, więc naprawdę czasem należy przystopować, przestać się przejmować, mieć taką obojętny stosunek do tego wszystkiego i naprawdę wtedy może Wam lepiej wszystko pójść, także nie warto się tym wszystkim przejmować. Mam nadzieję, że Wy też się tak przestaliście tymi wszystkimi ocenami przejmować, bo teraz się słyszy, że coraz więcej dzieci ma różne nerwice i tak dalej z powodu właśnie tych wszystkich stresów, które nas gdzieś tam napędzają w szkole. Także pamiętajcie, nie warto przejmować się głupotami. No i to by było tyle w dzisiejszym filmiku. Jeżeli Wam się podobał i chcecie więcej takich pogadanek, to dajcie mi znać w komentarzach. No i zachęcam do dawania łapek w górę, subskrybowania i widzimy się w kolejnym filmiku, kochani. Pa, pa!